Czy zauważyłeś ostatnio więcej włosów wokół Ciebie? Na poduszce, na grzebieniu, pod prysznicem? Twoja linia włosów staje się coraz bardziej cofnięta, a prześwity coraz bardziej widoczne? Statystyczny dorosły mężczyzna posiada ponad 100 tysięcy włosów, z czego codziennie traci nawet do 100. Jest to naturalny proces związany z aktualną fazą cyklu mieszka włosowego. Każdy włos przechodzi trzy takie fazy. Anagen – jest to aktywna faza wzrostu włosa. W jej trakcie komórki w mieszku włosowym intensywnie się dzielą, aby wyprodukować nowy włos. Katagen – jest to faza przejściowa. Mieszek włosowy kurczy się i jest wypychany w kierunku powierzchni skóry, a faza ta trwa od 2 do 4 tygodni. Telogen – to tak zwana faza uśpienia. Włos powoli obumiera i nie przechodzą w nim już procesy przemiany materii. Trwa od 2 do 4 miesięcy. W tej fazie włosy po prostu wypadają, co jest zauważalne podczas mycia lub czesania. Taki proces zachodzi nieustannie. Na miejscu starego włosa wyrasta nowy i cykl się powtarza. Co jednak jeśli włosów wypada więcej niż wyrasta? Łysienie jest powszechnie występującym problemem, z którym borykają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W tym filmie skupimy się na łysieniu mężczyzn. Najczęściej występującym typem łysienia jest łysienie androgenowe. W większości przypadków jest uwarunkowane genetycznie. Spowodowane jest nadwrażliwością organizmu na pochodną testosteronu, DHT, czyli dihydrotestosteron. Pod jego wpływem mieszek włosowy wytwarza coraz cieńsze i słabsze włosy, sam jednocześnie ulegając zmniejszeniu. Na koniec tego procesu mieszek wytwarza już tylko krótki włos pozbawiony barwnika. Przyjrzyjmy się skali Norwooda, dzięki której możemy ocenić stopień łysienia danego pacjenta. Na początku każdy z nas ma tak zwaną nastoletnią linię włosów, czyli brak znaczącej utraty oraz brak pogłębionych zakoli. W stopniu drugim powstaje niewielka recesja linii włosów wokół skroni, czyli cofnięcie się przedniej linii włosów i delikatnie posunięta zakola. Występuje tak zwana dojrzała linia włosów. Następnie pojawiają się pierwsze oznaki łysienia. Linia włosów staje się zagłębiona po obu stronach skroni, zagłębione miejsca są całkowicie nagie lub słabo pokryte włosami. W stopniu czwartym występuje wyraźnie cofnięta linia włosów, a także przerzedzenie na czubku głowy. Następnie recesja na włosach postępuje jeszcze dalej, a na koronie są rzadkie włosy lub ich brak. W stopniu szóstym oba obszary wypadania włosów są większe i łączą się w jeden, zwiększając powierzchnię pozbawioną włosów. W ostatnim etapie linia włosów występuje tylko w części potylicznej, a na pozostałym obszarze występuje całkowity brak włosów lub są one bardzo rzadkie. Jeśli chciałbyś skorzystać z darmowej konsultacji na temat Twoich włosów, wyślij 5 zdjęć poprzez formularz, do którego link znajdziesz w opisie. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest twierdzenie, że łysiejący mężczyźni mają więcej testosteronu niż pozostali oraz że powodem jest zwiększona aktywność seksualna. Oba sformułowania są nieprawdziwe. Winowajcą jest DHT. Łysiejący mężczyzna po prostu wytwarza jej więcej, a włosy są bardziej podatne na jej działanie, co jest uwarunkowane genetycznie. Większość mężczyzn na jakimś etapie swojego życia doświadczy pewien stopień łysienia. Jest jednak duża rozbieżność, jeśli chodzi o wiek, w którym ten proces się rozpoczyna. Niektórzy pierwsze etapy mogą zauważyć już w wieku 20 lat. Są też takie osoby, które nie odczuwają tego nawet po 60. Jak radzić sobie z utratą włosów? Jest wiele osób, które zdecydowały się po prostu zgolić włosy i uwolnić się od presji postępującego łysienia, przyspieszając przy tym poranną rutynę oraz odkrywając, że łysina tak naprawdę im pasuje. Większość mężczyzn natomiast nie bierze takiej opcji pod uwagę. Towarzyszy im uczucie wstydu oraz braku akceptacji siebie, co może nawet doprowadzić do depresji. Są jednak metody, które są w stanie zwalczyć postępującą łysinę. Jedną z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych jest przeszczep włosów. Światowy przemysł tej dziedziny ma osiągnąć wartość 32 miliardów dolarów do 2026 roku, rosnąc w tempie 22% rocznie. Uważa się, że co 13 mężczyzna w swoim życiu zdecyduje się na operację przeszczepu włosów. Kobiety również wydają się podążać za tym trendem. Micro-FUE jest jedną z najbardziej efektywnych i polecanych metod przeszczepu. Graft, czyli mieszek włosowy, jest bezboleśnie pobierany z tyłu lub z boku głowy, a następnie jest wszczepiany w miejsce ubytku. Włosy pobrane z tych obszarów nie są wrażliwe na działanie DHT, dlatego nie wypadają. Jest wiele miejsc, gdzie taki przeszczep włosów można wykonać. W MediTravel współpracujemy z najlepszą kliniką w Turcji, która jest liderem branży. Ceny, które oferujemy, są nawet 1/3 tego, co proponują kliniki w Polsce. Zaufało nam już tysiące Polaków. Jeśli chcesz zostać jednym z nich, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie możesz skorzystać z darmowej konsultacji online. Jeśli ten temat Cię zaciekawił, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym znajdziesz wiele wartościowych treści. Dziękuję za uwagę.